Czas na TeleExpress na deser. Marzena Kawa, dzień dobry. Nim pojawi się w programie coś słodkiego, zobaczmy, jakie tematy przed nami. Gali w nowojorskim Metropolitalnym Muzeum Sztuki, bardziej od manekinów na wystawie, wystrojeni są goście. Doroczna gala Met w tym roku została przeniesiona z początku maja na połowę września. Za to nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o oryginalność tego, w czym postanowiły pokazać się gwiazdy. Rambo. Sylwester Stallone przekazał na aukcję prawie 500 przedmiotów, które razem z nim zagrały w legendarnych produkcjach. 4 sierpnia miał 80 lat. Zdobył tytuł Mistera Polski. Czy to zmieniło coś w jego życiu? W rozmowie z Igą Lewko najprzystojniejszy Polak Jakub Kowalewski. Tylko ludzie lubią podśpiewywać sobie pod nosem, bo wrocławskie zoo chwali się pieśniami w wykonaniu swoich człekokształtnych. W słynnych kamieniach pojawiły się pęknięcia. By nie przeszkadzać w pracach, wybraliśmy się do bliższych nam kamiennych kręgów, które odnaleźć można na Kaszubach. W internetu czują się jak ryby w wodzie i są tam kolorowymi ptakami. Wśród milionów postów zamieszczanych w mediach społecznościowych influencerzy seniorzy zajmują miejsce specjalne. Wyróżniają się bezpretensjonalnością i dystansem do metryki, a przede wszystkim świata. Nie programu. Uczeń szkoły gastronomicznej z Bielska-Białej Tomasz Krawczyk upiekł dla Państwa ciasto biszkoptowe, które doskonale smakuje w połączeniu z panakotą, a przepis na nią już pokazujemy. Zobaczenia także za tydzień.